Przedstawiam tylko jedno rozwiązanie, ale za to w dwóch wersjach. Ta druga wersja to po prostu będzie bardziej uniwersalny sposób zapisu, który umożliwi w równie prosty sposób rozwiązanie zadania z większą liczbą pojemników. Jednak zanim przedstawię pierwsze rozwiązanie, warto skojarzyć to zadanie z czymś znanym, z czymś, co na pewno było. Mam na myśli rzut trzema monetami. Przecież każdy z tych pojemników to taka moneta, przy czym w pojemniku mamy dwie kulki, czerwoną i niebieską, a moneta ma dwie strony. Jest tam orzeł i reszka. Także możemy tutaj zastosować analogiczny sposób opisu omegi, czy też zdarzenia elementarnego, jak w przypadku rzutu trzema monetami. Po prostu zamiast orłów i reszek mamy czerwone literki C i niebieskie literki N. Zdarzeniem elementarnym jest tutaj taka uporządkowana trójka. Tych trójek mamy 8. Teraz zobaczmy, jak wygląda zdarzenie, które jest opisane w treści zadania. To żądane zdarzenie. Mamy mieć dwa kolory czerwone, dokładnie dwa, czyli jeden niebieski. Widać, że to zdarzenie A, ja już nie będę tego osobno pisać, składa się z trzech zdarzeń elementarnych. Moc zdarzenia A to 3, a ponieważ taki sposób opisu omegi gwarantuje nam, że wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne, tutaj nie ma żadnej preferencji, w takiej sytuacji prawdopodobieństwo obliczamy klasycznie, dzielimy moc A przez moc omegi. To nam daje 3 ósme i taką odpowiedź mamy tutaj w punkcie B. W drugim podejściu po prostu zapisujemy jedno pojedyncze zdarzenie elementarne i na tej podstawie zastanawiamy się, ile tych zdarzeń może być. Mamy tutaj uporządkowaną trójkę wyników poszczególnych losowań z poszczególnych pojemników. No i dobrze wiemy, że skoro każdy z tych pojemników zawiera dwie kule, dwie możliwości daje, no to z reguły mnożenia mamy tych możliwości 8. To jest 2 do potęgi trzeciej. Także nie musimy ich wszystkich wymieniać, aby się zorientować, ile ich jest. Mamy zatem moc omegi. No i teraz zastanówmy się, ile jest tych zdarzeń, których prawdopodobieństwo nas interesuje. Mamy tutaj dwie kule czerwone, dokładnie dwie, czyli jedną kulę niebieską. Jak pomyślimy o tym w ten sposób, no to już wiemy, ile tego będzie. Przecież możemy tę jedną niebieską kulę umieścić albo na pierwszym, albo na drugim, albo na trzecim miejscu. I takie umieszczenie kuli niebieskiej w jednym miejscu oznacza, że już na tych sąsiednich mogą być tylko kule czerwone i to już jest jeden sposób. Także mamy tutaj łącznie trzy możliwości, co daje moc zdarzenia A. To potwierdza to prawdopodobieństwo, które uzyskaliśmy w pierwszym podejściu. To teraz, aby podkreślić zaletę, przewagę tego drugiego sposobu zapisu, wyobraźmy sobie, że mamy tych pojemników aż 10 i interesuje nas sytuacja, gdy dokładnie 9 kul jest czerwonych, czyli tylko jedna, dokładnie jedna kula będzie niebieska. To oznacza, że wypisywanie tych wszystkich zdarzeń elementarnych z pierwszego zapisu już mija się z celem, to będzie bardzo długi zapis. Natomiast gdy spojrzymy na ten drugi sposób, to od razu widzimy, że wszystkich zdarzeń elementarnych będzie 2 do potęgi dziesiątej. Z kolei ta liczba możliwości wyboru tej jednej niebieskiej kuli z 10 pojemników, no to będzie przecież 10. Także tutaj od razu widać poprawne prawdopodobieństwo. To będzie 10 dzielone przez 2 do potęgi dziesiątej.